Cześć, zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Skyrim. Gramy wampirzycą w Jakonią, jesteśmy w twierdzy obrońców świtu. No i właśnie niezbyt tutaj miło, to znaczy nie jesteśmy mile widziani tutaj w tej twierdzy. Po tym jak Isran dowiedział się, że jesteśmy wampirem, za bardzo nie chce z nami rozmawiać. Z wielką niechęcią w ogóle pozwolił nam dalej żyć. Obok mnie, widzicie, po prawej stronie jest Serana. A mamy taki problem, że Serana na plecach nosi prastary zwój. Tylko że ten prastary zwój jest praktycznie na chwilę obecną nieużyteczny, bo nie potrafimy go odczytać. I naszym zadaniem jest spróbować znaleźć kogoś, kto będzie mógł odczytać ten zwój. Ten zwój zawiera jakieś informacje na temat proroctwa tyranii Słońca. No i właśnie dobrze by było się zapoznać z jego treścią, bo być może dzięki niemu uda się w jakiś sposób pokrzyżować plany Harkonowi. Isran w ogóle nie jakoś się specjalnie nie przejął tym prastarym zwojem. W ogóle to dla niego jest jakieś farmazony. W ogóle się tym nie interesuje. Także nasza misja jest nieoficjalna. Wykonujemy ją tak jakby na własną rękę. Kurczę, jaka ta serana wysoka. Dobra, to ruszajmy. No i tak. W czym jest rzecz? Musimy najpierw uzyskać informacje, czy musimy rozpytać takie osoby, które... osoby kontaktowe. Ja myślę, że tak. Zaczniemy od tego. Cholera, tylko że znowu jest 8 rano chyba. Szlak. No dobra, to może udamy się najpierw pod pękninę. Ciekawe, ile nam to czasu zajmie. Chyba, że co? Przekimamy trochę w słowiczej komnacie. Chyba tak zrobimy. 14.05. No, Serana. Schowamy się na chwilę tutaj do słowiczej komnaty. I przeczekamy do wieczora. A co ja znowu kombinuję? No właśnie. Musimy się pożywić. To nic nowego. Znowu wam trochę pomarudzę. No niestety. Musimy się pożywiać krwią. Musimy przynajmniej jedno ciało sobie schrupać na dzień. Nie pożywialiśmy się już od 30 godzin. O, a kto tutaj jest? Kim ty jesteś? Mam nadzieję, Karliach, cześć. Zapomnisz jakieś ekscytujące akcje. Wiesz co, ja mogę się tu przekimać u ciebie? O, jak dobrze. No to super wiedzieć. Zupełnie mnie to zaskoczyło. No to 8 godzin sobie prześpimy tutaj. No i ruszymy do Fortu Zielony Mur. No tam zawsze mamy. Twoja rządza krwi jest nie pohamowana. Co cię sprowadza do słowiczej? Możemy coś pogadać. Dobrze prosperuje. Dobrze prosperujesz? Dobrze, Karliach, nie mam czasu niestety. Dzięki za gościnę. Mamy misję teraz dodatkową. Czyli Karliach tutaj pilnuje tej świątyni nocnicy. Po tym, co zrobił Mercer. Jest już spokój na pewno. I ciemność, ale już dość czasu spędziłam w jaskiniach. Dobra, to ruszamy. Ruszamy do Fortu Zielony Mur. Mam nadzieję, że tam będzie co. Na czym się pożywić. Będzie materiał odpowiedni. Kurde.
Nie za bardzo tutaj widzę. Może w środku. Zaczyna to się robić niebezpieczne dla nas. Szlak. No niedobrze. Cholera, pusto. Tu jest jakieś ciało, ale... Co to jest jedno ciało? Ciekawe, jak sobie Serena radzi. Serena, ty nie jesteś głodna? Może tam się jeszcze spróbuj trochę wgryźć w to ciało. Kurde, niedobrze. Co to jest jedno ciało? O, a na dół? Na dole chyba też byliśmy. Cholera, już tu byliśmy. To niedobrze. Gdzie tu teraz szukać pożywienia? Jeszcze chyba zabłądziłem. Kurczę, ciało na gwałt jest potrzebne. Tak myślę, że... Kurde, w okolicach Białej Grani może już coś... się zrespiło. No fatalnie to wygląda. Mamy to gdzieś w pobliżu? To jest jakaś... No nieźle. Nieźle tak... ta opowieść się już zaczyna od poszukiwania krwi. Trochę mnie zaskoczyło, że to nie ma. Może akurat w tej jaskini coś będzie. W ogóle ciekawe, dlaczego mi ona się wyświetla, nie? Czy ja tam coś miałem do zrobienia? Jakiś idzie koleżka, bo nie będziemy go atakować. No dobra, prosta droga. Przydałoby się, żeby na drodze byli jacyś bandyci. Jak nie trzeba, to atakują, nie? No tutaj... Niestety aż się prosi, żeby ktoś nas zaatakował. Tam jest jakaś wioska. Dziwnie znajoma okolica. Coś mi to przypomina. Aha, to my byliśmy chyba jednak niżej. Czyli co tutaj jest ta jaskinia? Kto tam stoi? Skała Szora. Kim ty jesteś? Tak. Kusełnik. Kurczę. A ruszajmy dalej. Gdzież ta jaskinia jest? Już niedaleko. Gdzie moi kompani? No co się tak opierniczacie?
Jakiś forcik tam widzę. Na horyzoncie. A gdzież ta jaskinia? Jeszcze kawałek. Tutaj też jakieś ognisko. Jakiś garnizon chyba. Kurde. Lata mijają, a Skyrim dalej wygląda po prostu przepięknie. Aż szlak. Dobra, Serana, mam nadzieję, że dasz mu radę. A ja tutaj chyba się... To co, ja skończyłem? Kurde, żeby to był bandyta. To byśmy się napili jego krwi, niestety. Krew niedźwiadka nic nam nie daje. No ale tu jest jakaś tajemnicza jaskinia. Nawet dwie. No nieźle. W ogóle nieplanowana wycieczka w górę. Szlakiem chyba jakiś jaskiń. O ciu, a co tu się kurczę? Tu chyba... jacyś kłusownicy znowu mają siedzibę chyba. O, jak dobrze. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Tylko, że kurwa, dobra. Żebyś mnie tylko nie skasował. Czyli co, mamy tutaj jakiś kłusowników. Skoczek! Co to znaczy w ogóle? No to słuchajcie, udało się pożywić. Czy to nam wystarczyło już? Rzędza krwi została zaspokojona. Dobra. Chyba nie będę mógł teraz się przemieszczać. Kurde, a ja już jestem tutaj gdzieś blisko. Nie wiem, czy jest sens się wracać. No ale tak, bardziej... No dobra. To się wycofujemy tutaj. Muszą kropki czerwone zgasnąć. Dopiero możemy szybką podróż urządzić. Ciekawe, gdzie mi się Serana podziała. Dobrze, że to był tylko jeden przeciwnik. W miarę go pochlastaliśmy równo. Dobra, znamy tego woźnicę. Możliwe, że... Znowu masakra. Szlak. Przecież ja kurde nie mam szans chyba z nim. Gdzie on jest? Ja pierdzielę, ale się przestraszyłem, ja pierdzielę. Gdzie jesteś, kurczę, docz? Dobra. Piesku, gdzie jesteś? Załatwiłeś go? No weżesz, kurde. Docz, jesteś niemożliwy. A Serana to już w ogóle. Jejku, co za przygody.
O, super, kurczę. To zrobiło się już jasno. Przynajmniej jesteśmy pożywieni. Sigar, czy ty wiesz może coś o kapłanie ćmy? To jeden z tych cesarskich uczonych, co? Starzec odziany na szaro. No tak, zgadza się. Wiesz, gdzie on jest? Być może tak, ale nie mogę powiedzieć, że na pewno. Mam już dosyć problemów na głowie, próbując tylko przetrwać. Wiesz co, no tak długo się znamy. Proszę, koniecznie muszę go znaleźć. Ano przecież, widziałem tego kapłana. Chciał mnie wynająć na czas podróży do Smoczy Mostu, ale nie było mi po drodze. No to super. Czyli musimy dotrzeć do Smoczego Mostu. Super. A powiedz, czy ty mnie możesz tam zabić? Szlak, nie możesz. To nie fajnie, kurde. Na razie. To gdzież ja to muszę pojechać? Gdzie ten Smoczy Most jest? No, samotni. No dobra. Wejdźmy do środka. Mogę zabrać cię do dowolnej ze sto... Dokąd chcesz jechać? Wejdźmy. Do samotni. Łaź na wóz i spadamy. Serana, jedziemy. Możemy ruszać? Masz jakieś kąty? Wskakujcie. Tak o sobie mówią. Podobno na południu są ich całe kraje. Aj. Czytałam historię o wiatraku samotni, ale nie sądziłam, że będzie taki wielki. Oj, oj, oj. No, schowaj się, Serana, bo widzisz, sam środek nocy. Tak, jak zwykle, sam środek nocy. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie odróżniam dnia od nocy. Dobra, mamy 8 rano. Co by tu, kurczę, porobić? Chyba się położymy tu gdzieś zaraz. Tu są gdzieś stajnie chyba. Czy mi się zdawało? Dobrze by było się, kurde, kimnąć. To są chyba stajnie. Położymy się tutaj w sianku. Podobno wystarczy, że wampir cię draśnie, a zamieniasz się w taką samą bestię. Oby to nie była... No nie ma za bardzo miejsca. Tutaj. Przeczekamy do wieczora. Kurde, jeszcze z 2 godzinki. No dobra. Pewnie potrzebny ci ktoś inny. Ja jestem jeno zwykłym stajennym. Tam. Pewnie jesteś najlepszym stajennym na świecie. Dobra. W którą to stronę? Czyli w lewo. I do góry, tak? To ruszajmy. Do Smoczego Mostu. Tak? No tak, ostatnio wam zacząłem opowiadać, nie skończyłem. Sam koniec, jeżeli chodzi o tą poprzednią gwardię obrońców świtów, skończyła się ta organizacja w ten sposób, że obrońcy byli zmuszeni zabić syna Jarla. Nie wiem, jaka była przyczyna, nie wiem, czy wymknął im się z więzienia, czy kogoś po prostu pochlastał. No i Jarl zdenerwował się i po prostu rozwiązał cały garnizon.
Druga opowieść jest taka, że obrońcom świtu bardzo spodobała się moc wampirów i sami stali się wampirami. Widząc potęgę mocy wampirzej, zarazili się i sami później grasowali jako wampiry. No i ostatecznie zostali wybici. Dobra, już niedaleko. Kurde. Jak se to, kurczę, wszystko wygląda. No, nieźle, nieźle. Kto to znowu? Wampiry. A gdzie jest Serana? Szlak. Czary. No gdzie jesteś? Kurde, szlak. A gdzie jest Serana? Szlak. Piesku. Szlak. Co to był za wampir? I gdzie jest Serana? Przecież mnie szlak zaraz z nią strafi. Kurde, kto to był? Kurde, spadłem przecież. Kurde, będę musiał wchodzić do góry. No, szlak mnie zaraz trafi. No, pokaż, Dodge, jak stąd się wydostać. Kurde, powiem wam, chyba wpadłem w kanał. No, szlak. Jeszcze mi tu Dodge był potrzebny. Może godzinkę odczekamy, odblokuje się. No nie, no nie. No słuchajcie, problemy techniczne mam. Będę musiał jakoś je rozwiązać. Wpadłem tutaj w szczelinę. Nie wiem, po co za tym wampirem tu leciałem. No jakieś miał przy sobie rzeczy ciekawe. Także na marne tu nie zaskoczyliśmy, tylko będę musiał jakoś się stąd wydostać. No nic, nie udało się dotrzeć do Smoczego Mostu. Bardzo dużo czasu zajęło nam po prostu znowu pożywianie się. Myślałem, że to będzie prostsze. O, fajnie, Serana, że mi jeszcze na głowę wskoczyłaś. No zaraz, wyjdę stąd w końcu. No teraz jesteśmy tu we dwójkę. To możemy się, nie wiem co. Dobra, będę próbował pod waszą nieobecność. Nie będę nic skomentował. Jest to też związane ze Skyrimem. Takie rzeczy się dzieją i to jest normalne w Skyrimie, że wpadnie się w taki kanał. Dobra, nie przedłużając, dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych materiałów. Trzymajcie się, cześć.